Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Revelations. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy sobie w arsenale. O, tutaj może będzie lepiej, ładniej widać, prawda? Tak, jesteśmy sobie w arsenale. Przyszedłem tutaj, bo jest tutaj jedna książka do zdobycia. Więc można by to teraz zrobić. Skok wiary do wody, elegancko. No i tak. Trzeba się wdrapać na statek, więc zrobię to. Halu! No, natomiast w dzisiejszym odcinku pewnie dalej misje główne sobie zrobię. Ewentualnie jakieś jeszcze coś od Pirego Rajsa. No, bo czemu nie? No, chodzisz tu. Dawaj. O, będę musiał tu przeskoczyć te. To niezły pirat, kurde. To niezły marynarz pirat. Dobra, no nie będę tego komentował. Halo! Ezio! No, powiem tak, no, nie nadajesz się na pirata, nie? Tam na marynarze. Jasne. P2 na 10, no ale cóż. No nieźle. Dobrze, czekajcie, może wejdę od razu tu, gdzie powinienem wejść. No cóż, no to było trochę smutne. O, dawaj. Tędy wejść. To jest, aha, to jest na samym szczycie. Dawaj, wchodź. No, jeszcze trochę. Dobra, symbole polu arsenał. Dawać. Znajdziemy to, co mam odnaleźć. Nie tu, o tu chyba. Jednak nie, albo tam. A. No i się wyjaśniło. Nie. Dobrze, że spadochron otworzyłem XD. Ej, dlaczego on nie chciał zanurkować? Ja leciałem prosto na tą łódkę małą. Ja pierdziele, co za głupota, nie? Już myślałem, że się zabije. A okej, no to też było całkiem zabawne. Dobra, koniec tego dobrego, bo strasznie dużo czasu tu straciłem. Więc tak, trzeba się udać tutaj. I potem do misji... tej. O. Tutaj. Wspomnienie Sophie. No. To jest ta książka. No, a potem jeszcze do Pirego Rajsa można by pójść. On ma takie śmieszkowe misje. Takie szybkie, fajne, wybuchowe. Swoją drogą będę musiał tutaj więcej między odcinkami się pobawić. Wysyłanie asasynów na misje i tak dalej. Ponieważ... trzeba odblokować drugie części tych misji dodatkowych tam i wyszkolić tutaj sobie już asasynów do końca na najwyższe levele. Tak, tak trzeba. No i dobrze, czyli tutaj w sumie akcje z tym... W ostatnim odcinku ogarnąłem akcję z tym arsenałem, nie? Dowiedzieliśmy się, że ten Manuel jakiś tam jest templariuszem, który tutaj... Kurde, gdzie to jest? Teraz to znajdę. W końcu sklep Sophie. No, w każdym razie. Ten grubas, trochę podobny do Gabena, tylko że z siwą brodą. No. To on generalnie jest templariuszem i jemu Tarik
sprzedał te różnice takie, czy tam... No bronie, generalnie. Muszkiety? Nie, to jeszcze nie były muszkiety w tych czasach. Właściwie to takie prototypy, można powiedzieć. Salute. Czyli go dozbroił, nie? One near Topkapi, and the other in the Bayezid district. Bayezid first. Topkapi will be a dead end. Ah, si. What do you make of this? Oh, Ezio. Incredibile. Early Coptic bindings, still in good shape. Amazing. This must be a 3rd century transcription of the original. Sophia. What happened here? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they will find money. A to gnoje. I do not keep much here, but this time they made off with a portrait of some value. No, powiedz, którzy to i walimy na łeb, na dziąsło. I will find your painting. No. Ezio, the thief could be anywhere by now. A, ale ja go znajdę, wolę go nawet na łeb, na dziąsło. He should be close by. Eager to get rid of it. Well, if you happen to find it within the next few hours, meet me by the aqueduct. I will be running errands. No, zobaczysz. Jeszcze w zębach ci ten obraz przyniesie, kurde, ham. Portret damy. Ktoś włamał się do sklepu Sofii i skradł cenę malowidło. Odzyskaj obraz, nie odciągając Sofii od pracy. Wkradnij malowidło, tak by nie spostrzegł cię kupiec. A, czyli tutaj... No bo wiecie, ten kupiec chce kupić obraz, nie, a tutaj nie wie, że tutaj cham jeden złodziej go ukradł wcześniej. Chcąc go sprzedać, nie? No, więc żeby dymów nie robić, to ja rozumiem bardzo ten. No. Alo. Ezio, wybijaj szybę, kurde. Mogę tak, wiecie, szybę wybić. Chyba nie. Dobra, tu jest wejście. Ale ja chcę szybciej. Mnie nie obchodzi, że tu jest wejście. Dobra. Ale tu musimy popatrzeć. O proszę, co tam się wyprawia? Where is it, ladro? Confess! I have done that. You cannot keep it. A, chcesz się bić, dobra. Uuu, ale klasnu. I do not care how you got the painting. Just tell me where it is. I sold it to a merchant in the bazaar. How else will I feed myself? Next time, find a nicer way to be a canalia. No i został walony na łeb. Chamie jeden, ty. Kurde, gnoju. No, masz szczęście. Następnym razem cię mieczem rozpłatam, gnoju. Haha. Dobra. No i co? I... No ale co ja mam tu? Aha, mam pogadać z typkiem. I have a painting to sell. If you are curious, a luminous portrait. You see how lifelike she looks. Her beauty shines through. Co? Ale... To jakie to miałem zrobić? Lol, przynajmniej kasę oddał. Ej, no halo! Ej, chce się bić, typ. Lol. Ej, kurde, no aha, czyli ja... No to... Ej, to jest głupota, nie? No to dlaczego ta gra kazała mi tam w ogóle podejść? Czy że co, ja miałem to po prostu ukraść od typa? Dobra, nieważne. Halo, chodźcie, przy okazji sobie wykonam, albo nie wykonam jednak zadania. Wiecie, mam zadania, żeby wynajmować typów. Takie pierdoły. Buffone. This was a gift from my father for my 28th birthday. I had to sit for Messer Albrecht Dürer for a full week. Can you imagine me sitting still for 7 days doing nothing? I cannot.
Una tortura. So, I found you another book location. And it is not far from here, actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. Do you work for the church? Not the church, no. But I am a teacher, of a kind. O nieźle. I will explain one day, Sofia. When I can. No, w sumie idzie do niej w pełnej zbroi, z mieczem, z kuszą i tak dalej, no. Faktycznie może to budzić pewne podejrzenia, nie? Wali na łeb każdego, kto tam tylko zajdzie za skórę. No. Zwykły obywatel to nie jest, no na pewno. Dobra. Teraz tak, mamy 10 minut odcinka, no to mogę sobie pójść chyba zrobić tą misję główną dalej. No, ewentualnie jeśli by było za krótko, to pójdziemy jeszcze do Piriego Rajsa. Nie wiem, ile to mi zejdzie na tą misję, bo teraz pewnie lokację kolejnej księgi znajdę albo coś takiego. Halo, jaki killer assassin? Co ty, ziomek, gadasz? Przepraszam bardzo, co tu się odbywa? Halo? Proszę tak o mnie nie mówić brzydko. No, cyber, frajer. No i właśnie tak to wygląda. Będą was szkalować. I tak dalej, no tak się nie robi. No, halo! Co? Chcę normalnie sobie skoczyć i nie mogę, ty. Oni tak biegną. Nie wiem, dziwne rzeczy się w tej grze dzieją czasem. Żałosne. Całkowicie żałosne. O! Kolumna Marciana. U mnie jeszcze nie było, dziwo. O, czekajcie, tam w ogóle jest ten. Zdobycia. Jak misja jest u góry. Halo! Chcę tą kolumnę kupić. Dzień dobry. Nie stać mi. Chociaż kurde, zobaczcie, niedużo mi brakuje. Może gdybym zajrzał do banku, to pewnie by tam jakaś kasa była, nie? Bym sobie już kupił, ale... No trudno się mówi, nie? Dobra, znaki, symbole, pierdoły. Nieopodal akweduktu Valensa Niccolo Polo ukrył księgę zawierającą informacje o miejscu przebywania klucza do Masyafu. No tak, no, czyli takie standardowe. Kolejna księga, no nie wiem. O, zobaczcie. Ja od razu wiem, gdzie czego szukać. Myk. Dobra. Teraz tak, idziemy po księgę, no i w sumie nie wiem, zobaczymy co dalej. Ale ja tu widzę jeszcze skarb do wzięcia. Takiej okazji nie mogę przeoczyć, haha. Więc no. No, trochę mało tego hajsu. Czekajcie, ja bym sobie jeszcze oprócz tego zrobił jakieś bomby. Przynajmniej dorobił, bo chyba mi trochę brakuje, tak? Tak na szybko, o, właśnie coś takiego. Coś takiego i coś takiego. Muszę też wykonać te zadania, żeby mieć po 5 bomb z każdego, bo da się tak mieć. To było spoko. Nie musiałbym tak często uzupełniać, nie? Dawaj, właś. Halo. Synu. Dobra, już tu wbijamy. Proszę. W sumie ciekawe, że się nikt nie domyślił, że jakiś random by sobie taką książkę znalazł, nie? No ale to tam, wiecie. Powiedzmy. Niech im będzie. Co żeś tam wyczytał, panie Ezio? No. O. Czy nas fletnią? I 700 tych. Akcze. Forum bawi zablokowane. Aha, czyli tam misja. Będzie, no dobra, a to jest blisko.
Dobra, no to wydaje mi się, że nie pozostaje mi nic innego, jak tam po prostu się udać. To jest jeszcze niedaleko. LOL, gościowi piły od... O. W ogóle, korzystając z okazji. W ogóle, czy ja mam jakiś hajs do odebrania? No oczywiście, że mam. No a jakże? Czekajcie, to... Albo... Może coś droższego będzie. Czekajcie, ja mam 40 tysięcy. Nie wiem, czy na, nawet na Hagia Sofię bym nie było stać, chociaż to... Nie, to pewnie z 60 jakieś kosztuje albo coś. No mniejsza. Bo... Dawajcie, wywołajcie bójkę. Ja tu potrzebuję tych... takich akcji dziwnych porobić, żeby mi się tam pozaliczało. No, oni się biją i mnie już zaliczyło. No i gitarka. Dobrze, no ej, to w ogóle tak fajnie wygląda, takie wejście. Niby te, tak zniszczona jakaś ta fontanna, kanalizacja, inne pierdoły, a tutaj, jednak przejście. No i wbijamy. No i wbijamy. Czegoś tam mogę spodziewać? Czy będzie tutaj potężny opór ze strony Templariuszy, czy może kolejna misja a la Tomb Raider? Póki co to wygląda a la Tomb Raider, ale... A jednak nie. Są tu karakany. Stimulus. And how did they open that door? They did it. The earthquake did. Iberoja. All we have are a few barrels of gunpowder. This should do. And if it does not, we get more. Dawaj, strzelaj! Hop tu. Diablo! The assassin! Go! Go! Ale Lipton, nie? Wszedł na linię strzału. Forum Bovis. Trop pozostawiony przez braci Pole doprowadził Ezio do Forum Bovis. Niestety Templariusze też tutaj węszą. Nie pozwól się mu zranić. O kurde. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Ja nie wyjdę stąd żywy? O, wygnoję. Chyba wy. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Takie karakany jak wy mi gówno mogą zrobić. Show yourself! O, w dupę. Co? Poważnie? Akurat mi zmieniło kamerę i... Ten... I zamiast skoczyć w jedno miejsce, skoczyłem w bok. Brawo. No, dzięki, gro. O, wychamy. Ja wam dam. Tchórzu? Halo, to wy spieprzacie przede mną. Na gnoje. No! Kto tu jest tchórzem, gnoje? Jakbym był tchórzem, to bym was nie gonił, śmiecie. Kurde, frajerzy, nie umiecie nawet strzelać, haha! Kurde, to przestańcie przede mną spierniczać tą rzeką. Kurde. O nie. Szybko. Myk. Tędy. O, w dupę. O, w dupę, luju. Ale się rozpiernicza wszystko. Dawaj, Ezio. Nie daj się gnoją małym frajerom. Kurde. Oni raczej mnie nie trafią, nie? To było trochę bez sensu, że ja mam biec, aby mnie randomowo trafili, nie? O, w dupę, ale zrąbałem. Chociaż...
Chociaż to też nie jest do końca powiedziane, że zrąbałem. Można iść przecież tędy. Tak, chyba wcześniej tych typów nie mogę dopaść. To jest pewnie wszystko skryptowane, co? O kurde, ty, szaleni. Porobani. Beczkami rzucają z prochem, ty. Kto by pomyślał? Wow, my friend, te pościgi, wybuchy, to mi się podoba. A pewnie myśleli, że mnie zabili. Ha, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy, gnoje. Oczywiście, że nie wolno mnie lekceważyć. Kurde, gnoje. Dawaj, goni Ezio. Kurde. Dobrze. O kurde, się cała łódka wywała. O, w dupę. Wodospad XD. No to nieźle. O, w dupę. Te ognie, pościgi, wybuchy. To mi się podoba. Dobra misja. O, to teraz wstawać i walę was na łeb. A, myślałem, że wy macie te... LOL? Co to było? Alo! Wyciągaj miecz, co to jest grane? No serio? Ale zrąbałem, o w dupę. Kurde no... Przecież on mi nic nie zadał, obrażeń, ale dupa. O, skarby. XD. Właśnie, w każdej takiej misji są, są trzy skarby chyba, co jakoś tak. No ale kurde, lipa. Jakiś karakan mnie walnął w ogóle za zero. To mi nawet życia nie odebrało, a... Dobra, dawać te wszystkie skarby. No nic, przynajmniej leżą. Teraz frajerzy. Aha, dobra, bo to tutaj jest gdzieś, tak? Co wy gadacie? A, tutaj. I tak tu musiałem iść. He, lamusy nawet nie wiedzą, że to jest przycisk, który otwiera drzwi. Oni chcieli wysadzać. He, debile. Debile porąbane, kurde. Głupki. Dobra, dawaj mi ten krążek. I będziemy odtwarzać misję Altaira, ale to już nie w tym odcinku. No. No i kurde, nie pozwól się zranić. Ojej, bo to takie istotne było, no. No dobra, trudno. Trudno się mówi. No i tak, no i co, to chyba tyle w tym odcinku, tak właściwie. Chociaż... jeszcze poszedł... Chociaż nie, no w sumie jest taka długość akurat. Może po prostu od razu się zabiorę do nagrywania kolejnego odcinka, nie? Tyle. No i tyle. No, czyli następna misja to jest pewnie tam, wspomnienie Altaira. No, zdecydowanie. Ja myślę, że może zacznę tutaj na bazarku u Pirego Rajsa, może. I zrobimy sobie jego misję, a potem pójdziemy do tych. Można tak zrobić. Myślę, że to będzie niegłupie. No to co, ja już się z wami żegnam, możecie stawić łapkę w górę. No to jeszcze jakiś ofensywny też strzał. O kurde, o ty chamie. Przeżył.
Mucham jeden, no jak mu? Dobra, no nic. To tyle. Widzimy się jutro i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!